Ośrodek readaptacyjny Mateusz w Grudziądzu i jego podopieczni w tym roku świętowali już drugie spotkanie wigilijne. Był to czas na odpoczynek, ale przede wszystkim na podsumowanie mijającego roku. Stworzyliśmy takie warunki, że można już tutaj normalnie mieszkać, normalnie funkcjonować w tym domu, gdzie jest zabezpieczone tak naprawdę wszystko do jako takiego życia. W przeciągu roku nie tylko warunki mieszkaniowe uległy zmianie. Przebywały tu już trzy kobiety, które sobie ułożyły życie. Są kolejne osoby, są kolejne kobiety, które bardzo chcą tu przyjść i prawdopodobnie przyjdą. Będą korzystały z tego domu. Coraz więcej osób chce dołączyć do ośrodka, by móc na nowo nauczyć się samodzielnego życia na wolności. Chwała za to, że te osoby, które już opuściły dom, bardzo sobie chwalą pobyt tutaj. Dało im to wiele, wiele zrozumiały. Na spotkanie zostali zaproszeni goście, którzy pomagali w powstawaniu tego miejsca. Pierwsza wigilia troszeczkę w takich warunkach jeszcze bardziej surowych była rok temu. Dzisiaj widać już też duży postęp, dużo takich ulepszeń i to jest cenne, tak? Że tu widać, że to życie się rozwija, że ten dom się tutaj rozwija i w zasadzie to ma być taki dom przyjazny dla wszystkich, którzy chcą tutaj się zatrzymać na dłuższą chwilę, na krótszą chwilę. Także cieszy ta atmosfera. Atmosfera, która tutaj jest. Ośrodek Mateusz może wciąż liczyć na wsparcie ze strony spółki oraz instytucji. Oczywiście mogą na nas liczyć zawsze, tak? Bo to jest też taki obszar, którego nam brakowało w naszej pracy akurat w MPG, nie? Gdzie mamy szereg takich spraw trudnych do rozwiązania osób właśnie osadzonych, które wychodzą z zakładu karnego i chcąc im pomóc, brakowało nam takiego miejsca, w którym mogłyby gdzieś tam zatrzymać się chociaż na chwilę, przygotować się do takiej samodzielności już po wyjściu z zakładu karnego. Ten rok pokazał, jak ważną rolę w naszym mieście odegrał ośrodek Mateusz. Na zbliżający się nowy rok życzymy kolejnych sukcesów i powodów do dumy.